Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W środę czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji. W drugiej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie gdzieś na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, zapraszam do pozostania. obejrzenia materiał od desk do desk, aby żadne ważne informacje nie umknęły Twojej uwadze. Przypominam, że najczęściej, bo każdego dnia spotykamy się w przeglądzie sektorowym, i tam również zapraszam. Dzisiaj wleciało z samego rana dodatkowe nagranie. Już nie przedłużając, rozpoczynam od pierwszych ważnych informacji. Szwecja apeluje do obywateli: przygotujcie się na atak Rosji. Straszenie w zaskoczyło Szwedów, gdyż od ponad 200 lat nie uczestniczyli w konfliktach zbrojnych, ceniąc swoją neutralność. Tym bardziej wybrzmiały słowa premiera, ministrów obrony i obrony cywilnej, a także naczelnego dowódcy szwedzkich sił zbrojnych, by przygotować się na atak ze strony Rosji. Warto dodać, w Szwecji w połowie stycznia przywrócona zostanie obowiązkowa służba cywilna. W jej ramach, jako pierwsi na szkolenia, wyzwani zostaną pracownicy służb ratowniczych. Coraz silniejsze nastroje antyaustriackie w Bułgarii. W Bułgarii coraz silniejsze są nastroje antyaustriackie z powodu blokowania przez Wiedeń pełnoprawnego członkostwa w strefie Schengen. Austria zgodziła się, by począwszy od końca marca obywatele Bułgarii i Rumunii mogli po niej swobodnie się przemieszczać, lecz wyłącznie drogą powietrzną i morską. Tymczasem biznes bugarski uważa, że rocznie traci co najmniej miliard euro z powodu przestojów na granicach lądowych. Niemcy stanęły. Rozpoczął się trzydniowy strajk na kolei. W Niemczech wyruszył w trasę w środę rano tylko co piąty pociąg dalekobieżny. Powodem jest strajk na tle warunków pracy, który potrwa do godziny 18 w piątek i spowoduje znaczne ograniczenia w ruchu kolejowym, dalekobieżnym i regionalnym, poinformowała DPA. Związkowcy domagają się m.in. zmniejszenia tygodniowego wymiaru czasu pracy pracowników, zmianowych z 38 do 35 godzin. Rząd zaciska pasa, niemieccy rolnicy masowo protestują. Środa jest trzecim dniem, kiedy dziesiątki tysięcy niemieckich rolników demonstrują przeciwko polityce oszczędnościowej rządu SPD, Zielonych i FDP. Protesty paraliżują drogi i centra miast w całych Niemczech. Rolnicy protestują przeciwko planowanym cięciom dotacji przez niemiecki rząd. Plan zakłada stopniowe znoszenie ulg podatkowych na rolniczy olej napędowy, ale oczywiście nie tylko. Warto sobie poszukać w internecie więcej na ten temat. WHO: Sytuacja humanitarna w strefie gaz jest nie do opisania. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia powiedział w środę, że sytuacja humanitarna w strefie gaz jest nie do opisania, a dystrybucja pomocy dla Palestyńczyków napotyka przeszkody prawie nie do pokonania. Ludzie stoją godzinami w kolejkach po niewielką ilość wody, która może nie być czysta, albo chleb, który sam w sobie nie jest wystarczająco pożywny, a wiemy, co tam się dzieje. Od początku wów w strefie gazy zginęło 23 357 palestyńczyków, poinformował w środę kierowany przez Hamas resort zdrowia tego terytorium. Armia Izraelska podała zaś, że życie straciło 186 jej żołnierzy, poinformowała agencja. AP. Jak to oceniasz? Daj znać w komentarzu. Powstanie państwo palestyńskie? USA proponuje Izraelowi normalizację stosunków ze wszystkimi krajami arabskimi w zamian za utworzenie państwa palestyńskiego. Podała we wtorek izraelska telewizja Kanał 12, którą cytuje portal Times of Israel. Plan ten jest próbą ożywienia inicjatywy, z jaką w 2002 roku wyszła Arabia Saudyjska. Kanał 12 poinformował, że administracja prezydenta USA Joe Bidena przedstawiła taki projekt izraelskiemu rządowi, argumentując, że porozumienie z krajami arabskimi byłoby korzystnym rozwiązaniem dla państwa żydowskiego regionu i Ameryki. Według źródeł kanału 12 szef dyplomacji USA Antony Blinken, który przebywa we wtorek w Izraelu, przekazał swym rozmówcom, że przebieg w strefie gazy prowadzi do radykalizacji krajów bliskowschodnich i państwo żydowskie powinno zgodzić się na dyplomatyczne porozumienie, a ponadto wpuścić do palestyńskiej pół-enklawy więcej pomocy humanitarnej. Chiny wezwały USA do przestrzegania zasady jednych Chin. Ministerstwo Obrony Chin w oświadczeniu wydanym w środę, po dwudniowych konsultacjach z USA w Waszyngtonie, wezwały Stany Zjednoczone do przestrzegania zasady jednych Chin i zaprzestania zbrojenia Tajwanu. Chiny zwróciły się także do Stanów Zjednoczonych o ograniczenie rozmieszczenia wojsk i zaprzestania prowokacji na Morzu Południowochińskim. Rozpoczęte w poniedziałek w Waszyngtonie rozmowy są efektem porozumienia między prezydentem USA Joe Bidenem a jego chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem, zawartym w połowie listopada w San Francisco, w sprawie porównego otwarcia kanałów komunikacji między wojskami na kilku poziomach. Departament obrony w swoim oświadczeniu po konsultacjach napisał, że podczas nich omówiono kwestię komunikacji między wojskami Tajwan i konflikt Rosji z Ukrainą. Zastępca sekretarza obrony Pentagonu do spraw Chin, Tajwanu i Mongolii, który stał na czele delegacji USA, podniósł potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego w całym regionie Indo-Pacyfiku. Potwierdził, że stany zjednoczone będą w dalszym ciągu pływać, latać i działać w sposób odpowiedzialny wszędzie tam, gdzie pozwala na to prawo międzynarodowe, zauważając jednocześnie, że zaangażowanie Waszyngtonu na rzecz swoich sojuszników w regionie pozostaje niewzruszone. W sprawie Tajwanu, który Pekin uważa za część swojego terytorium, Potwierdził długoterminową politykę jednych Chin, która uznaje Chińską Republikę Ludową za jedyny legalny rząd Chin. Podkreślił jednak również, że pokój i stabilność w Cieśninie tajwańskiej są niezbędne. Chiny złamały kody Apple. Chiny złamały kody Apple'a przynajmniej tak twierdzą, firma technologiczna z Pekinu złamała szyfrowanie bezprzewodowego udostępniania plików Apple Airdrop w celu identyfikacji nadawców, tym samym. Pomogła wyśledzić osoby, które wysłały przechodnią w metrze niewłaściwe informacje. Wobec narastającej w Ekwadorze fali przemocy ze strony zbrojnych gangów, w kilka godzin po tym, jak uzbrojeni napastnicy opanowali we wtorek podczas nadawanego na żywo programu Studia Popularnej Ekwadorskiej Telewizji TC, Departament Stanu USA zaoferował temu krajowi pomoc. Stany Zjednoczone i Chiny wznowiły rozmowę w sprawie koordynacji polityki obronnej które zostały zawieszone ze względu na zwiększone napięcia między obydwoma krajami w 2022 roku, poinformował Pentagon we wtorek. Na Węgrzech nadal trwają konsultacje. Rząd w Budapeszcie ogłosił we wtorek przedłużenie o tydzień terminu składania formularzy w ramach narodowych konsultacji, w których pyta obywateli o ocenę polityki unijnej, między innymi w zakresie migracji i pomocy dla Ukrainy. Nowa władza w Polsce zmieniła kalkulację Orbana, który zagraża Jedności Europejskiej. Stosunki premiera Węgier Wiktora Orbana z Rosją stanowią poważne zagrożenie dla jedności europejskiej, napisał brytyjski dziennik The Times. Nowa władza w Polsce zmieniła jednak kalkulację Budapesztu. Według dziennika powstanie nowej liberalnej koalicji z Donaldem Tuskiem na czele może wzmocnić Europę w czasie konfliktu na Ukrainie. Twarza to również możliwość pozbycia się Orbana, który w ramach Unii Europejskiej pozycjonuje się jako koń trojański Putina, dodaje The Times. Proces Donalda Trumpa immunitet chroni nawet wtedy, gdy zleci się zabójstwo. Prawnik Donalda Trumpa sugerował podczas wtorkowej rozprawy w sądzie apelacyjnym w Waszyngtonie, że im immunitet prezydenta USA pozwala mu na uniknięcie zarzutów nawet w przypadku rozkazania zabójstwa oponenta politycznego, chyba że prezydent wcześniej zostanie skazany w procedurze impeachmentu. Co ciekawe, na rozprawie mającej rozstrzygnąć, czy immunitet ochroni Trumpa przed zarzutami w sprawie prób utrzymania się przy władzy, pojawił się sam były prezydent. Wtorkową rozprawę obserwował w sądzie sam Trump, przerywając kampanię przed republikańskimi prawyborami w stanie Iowa, mimo, że nie miał takiego obowiązku. W e-mailach do darczyńców sugerował, że musi się stawić w sądzie w związku z prześladowaniem ze strony administracji Bidena. Jeszcze przed tym argumentował też, Wideo zamieszczonym na swoim portalu społecznościowym, że sąd musi przyznać mu immunitet, bo wykonywał tylko swoje obowiązki, szukając oszustw wyborczych i je znajdując. Jeśli ja nie otrzymam immunitetu, Joe Biden też nie otrzyma immunitetu. Musisz być bardzo ostrożny, Joe, groził Trump. Szkocki rząd przedstawił budzące kontrowersje propozycję zakazu terapii konwersyjnej. Szkocki rząd przedstawił we wtorek do konsultacji społecznych projekt zakazu terapii konwersyjnej. Projekt jednak od razu wzbudził kontrowersję. Jego krytycy wskazują, że prowadzi do ograniczenia wolności słowa, swobód religijnych czy praw rodziców w stosunku do dzieci. Dziennik Daily Telegraph zauważa, że propozycje mogą prowadzić do tego, że rodzicom, którzy nie zgadzają się na zmianę płci przez ich dzieci, grozić będzie kara do 7 lat więzienia. Ile będzie kosztować nowa wersja wakacji kredytowych? KNF szacuje koszt nowej wersji wakacji kredytowych na od 2,5 do 3,5 miliarda złotych, podał KNF w opinii do projektu ustawy. 50 miliardów euro dla Ukrainy. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej na środowym posiedzeniu w Brukseli dali zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji w Parlamentu Europejskim w sprawie pakietu pomocowego o wartości 50 miliardów euro dla Ukrainy. Decyzja... O przyznaniu pomocy wymagać będzie jeszcze zgody przywódców unijnych, która zapadnie prawdopodobnie na szczycie Unii w Brukseli 1 lutego. Najsilniejsze paszporty świata Polska wyżej niż USA. Polski paszport rośnie w siłę. W najnowszej edycji paszportowego indeksu wyprzedziliśmy m.in. takie potęgi jak USA, Wielką Brytanię czy Japonię. Według właśnie zaktualizowanego indeksu, nasz paszport uprawniał do bezwizowego wjazdu do 189 państw na świecie. Czym uplasował się na szóstej pozycji? Na tym samym miejscu są Czechy, Australia i Nowa Zelandia. W najnowszym zestawieniu najsilniejszymi paszportami świata mogą się pochwalić obywatele takich państw jak Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Singapur i Hiszpania. Na drugim miejscu podium znalazły się Finlandia, Szwecja i Korea Południowa, 193 kraje, a Austria, Dania, Holandia i Irlandia znalazły się na miejscu trzecim, 192 kraje. Szef NBP Zgodnie z tym, co przewidywali ekonomiści, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała pozostawić stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Tę decyzję skomentował jak zawsze prezes NBP, Adam Krapiński. W Polsce następuje powolne ożywienie koniunktury. Ominęła nas recesja, która trwała w innych krajach. Przeszliśmy suchą stopą przez spowolnienie gospodarcze, między m.in. dzięki polityce pieniężnej NBP. Szacujemy, że w czwartym kwartale dynamika PKB nadal przyspieszała. Nastąpił bardzo szybki spadek inflacji, choć nie spada już ona tak szybko. Inflacja 6,1% to jest inflacja umiarkowana. Mamy inflację trzykrotnie niższą niż w styczniu 2023 roku. Tak sytuacją gospodarczą ocenił szef NBP. Ta inflacja miesiąc do miesiąca już praktycznie nie istnieje. Inflacji w sensie psychologicznym już od dawna nie ma, ocenił przewodniczący RPP. Równocześnie dynamika cen jest obecnie dużo niższa niż w innych krajach Europy środkowo-wschodniej. To była inflacja zysków, to była inflacja marsz. Przy wysokim poziomie oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorcy mogli sprzedawać po wysokich cenach i to napędzało inflację. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Nie akceptuje rynek podwyższonych cen. Wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB nadal będzie przyspieszał, czyli cieszymy się, ale jest to element podwyższający inflację. Dochody gospodarstw domowych i konsumpcja będą wspierały działania fiskalne. To będzie oddziaływać proinflacyjnie. Ale trudno to w tej chwili przeliczyć. Biorąc to wszystko pod uwagę, wszystko wskazuje, że inflacja po bardzo wyraźnym spadku w drugiej połowie roku może szybko zacząć rosnąć do poziomu 6 lub nawet 8%. To będzie my Państwu mówić w kolejnych miesiącach, bo to zależy od decyzji rządów w zakresie cen energii. RPP będzie od teraz przywiązywać największą wagę do inflacji bazowej, czyli do dynamiki cen po wyłączeniu cen energii i żywności. Inflacja bazowa w Polsce będzie się nadal obniżać i to będzie sprzyjać trwałemu, a nie tylko okresowemu powrotowi inflacji do celu w średnim okresie. To nie oznacza końca walki z inflacją. My, jako RPP, dążymy do trwałego obniżenia inflacji do 2,5% celu. Przewidujemy, że nastąpi to pod koniec 2025 roku. W 2023 roku kontynuowaliśmy zakup złota. Kupujemy, jak jest do tego okazja, po korzystnych cenach i na dobrych warunkach. Powiększamy systematycznie zasoby. W 2023 roku o 130 ton, czyli kupiliśmy o 30 ton więcej niż zastałem w skarbcu, gdy zostałem prezesem NBP. Posiadamy w tej chwili około 360 ton złota, co stanowi około 13% wszystkich rezerw dewizowych. Część tego złota trzeba mieć za granicą w najbezpieczniejszych lokalizacjach. Londyn, Nowy Jork oraz dużo w Polsce, bo jest bezpiecznie, mówił prezes. Podwyżek w JTSW jeszcze nie ustalono, ale pracowniczy budżet już idzie w górę. Związkowcy z JTSW i zarząd górniczej spółki jednak usiedli do rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń w 2024 roku. Póki co wiadomo, że budżet na świadczenia pracownicze w 2024 roku będzie większy z uwagi na podwyżkę tzw. Lapsów. Okazuje się, że koszt dla spółki tylko z tego tytułu to kilkadziesiąt milionów złotych. Zaraz zobaczymy jak radzi sobie JTZW na parkiecie i jeszcze zerknijmy na deserek. Schakowane konto SEC wstrząsnęło kursem Bitcoina. Spółka Maska ujawnia szczegóły incydentu. We wtorkowy wieczór platforma X obiegła informację o zatwierdzeniu ETF-u typu spot na Bitcoinie. Jej źródłem było oficjalne konto SEC. Po krótkim czasie okazało się jednak, że profil komisji został przejęty przez nieznanych sprawców, a wiadomość jest fałszywa. Spółka Maska ujawniła szczegóły incydentu kompromitującego SEC. Ex zdążył podzielić się już wstępnymi wynikami dochodzenia w sprawie włamania konto SEC. Według platformy nie zostało ono naruszone poprzez schakowanie jej systemów, tylko przejęcie numeru telefonu powiązanego z profilem który nie miał włączonej dwuetapowej weryfikacji. EX zachęcił do korzystania z tego środka bezpieczeństwa. Tak więc widzimy, że w bardzo prosty sposób można zabezpieczyć dostęp do swojego konta. Zaraz sprawdzimy, co na to Bitcoin. Post włamywaczy pojawił się po godzinie 22. czasu polskiego. Został usunięty krótko po ukazaniu się, ale kilkanaście minut później przewodniczący SEK. Gargenstein ogłosił na swoim profilu, że konto komisji zostało zhakowane i ETF na Bitcoina nie doczekał się jeszcze akceptacji. Taka sama wiadomość pojawiła się wkrótce także na odzyskanym koncie SEC. Regulator wszczął śledztwo w sprawie rynkowej manipulacji. Tak więc za chwilę zobaczymy, jak w tym momencie zachowuje się nie tylko Bitcoin, ale również podsumujemy rynek krypto. I zobaczmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach. W momencie, kiedy to nagrywam, na indeksie mamy poziom 75 i ekstremalny strach. Jeżeli chodzi o świat, jak widzimy dzisiaj w Azji, wyprzedaż, czy to w rynku chińskim, Tajwan, Australia również wyprzedaje. Dodatkowo widzimy, że w Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii, rynki również są podzielone. Względny spokój na rynku kanadyjskim, jak widzimy, nareszcie pozostałych państw. Również raczej nic spektakularnego się nie dzieje. Jeżeli chodzi o SP500, to tutaj widzimy, że z bardziej znanych spółek Meta zyskuje prawie 4%, Amazon 1,5% na plusie, Google 70 Nvidia 2% na plusie. Popatrzmy na szczegóły, jeżeli chodzi o indeksy. A tutaj jeżeli chodzi o kurs ropy, widzimy, że jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, mamy spadki i ponad 76 dolarów za baryłkę. Niemiecki Dax. Dzisiaj delikatne odbicie, 16710 punktów. Jeżeli chodzi o Nasdaq, to dzisiaj wręcz bym powiedział rakieta do góry, która cały czas leci w kosmos. Popatrzmy, już niedługo mogą zbliżyć się do retestów poprzednich szczytów. 16767 punktów. Podobnie zresztą na SP 500 też mamy bardzo silne wybicia. 4774 punkty na dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, jak widzimy w tygodniu, mamy wzrosty i dzisiejsza dniówka również na zielono 37620 punktów. Czyli widzimy, że Amerykanie wrócili już do. Pozytywnych rozgrywek. Jeżeli chodzi o metale, tutaj mamy kursy srebra, który spada na 22,87 dolary za uncję, i złoto również na minusie 2,023 dolary za uncję. Jeżeli chodzi o kolejny ważny surowiec, to kurs miedzi 8,372 dolary. I jeżeli chodzi o gaz, tak prezentuje się w całej okazałości wykres na interwale tygodniowym, a tak na dziennym. Tak więc mamy dzisiaj dosyć mocne odpadnięcie. Jeżeli chodzi o złotego, kurs franka, jak widzimy, w dniu dzisiejszym mamy. Delikatne zejście 4,65. Jeżeli chodzi o kurs funta, dzisiaj na delikatnym plusie 5,04. Kurs euro, dzisiaj również na delikatnym plusie 4,34. I kurs dolara, również jak widzimy na zejściu korekcyjnym 3,96. Jeżeli chodzi o euro dolara, zerknijmy, tutaj mamy wzrosty 1,09. Popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. Co tutaj się dzieje? Na liczniku strachu i chciwości. Na krypto mamy chciwość i poziom 73, a dzisiejszy kurs bitcoina to 46412 dolarów i mamy delikatną sofkę 0,6%. I tyle za to puchnie mocno, bo 7,6% na plusie 2437 dolarów kosztuje sztuka. Jeżeli chodzi o topowe skrajności w topowej setce, to hex eksplodował wręcz 43%. Rocket Pool 22, Arbitrum 19%. Też popatrzmy, kurs powyżej już 2 dolarów za sztukę. Optimizm 17% na plusie. Tak więc tych dwucyfrowych odbić dzisiaj nam nie brakuje. Jeżeli chodzi o największe to BitSensor traci 10%. Potem kolejny projekt 4,2 czy BitGet token 3 i 4. Przypominam przy okazji, że dostęp do podstawowych kryptomieszczan bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem I tam zapraszam. I na szybko jeszcze zryknijmy co ciekawego wydarzyło się na GPW. Dzisiaj portal mój nie działa. Statika coś się wysypała. Tak więc, jak wiesz dlaczego, to możesz mi podrzucić również w komentarzu. Być może coś zmienili ale jakoś połączenia z serwerem. Jeżeli chodzi o indeksy, widzimy, że WIG20 dzisiaj spadł o 76 setnych 2270 punktów. wig 76840 punktów i spada 0,5%. MWIG45 787 punktów i spada 30, Za to SWIG80 obronił się i jest na plusie 23245 punktów. Popatrzmy na szczegóły. Jeżeli chodzi o wzrosty, to dzisiaj tylko trzy spółki w zielonych barwach na, na WIG20. Jest to Allegro 313, potem... LPP 299 czy Dino 197, M-Bank bez zmian. Największe spadki to popatrzmy, do kogo należą i widzimy, że jest to kruk 5,6% PKO 238 czy AIR 229. Jeżeli chodzi o indeks MVI 40, popatrzmy, tutaj największe wzrosty należą do Selwity 6,5%, potem CCC 5,7% czy Dom Development 5,13%. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe przeceny, to Budimex spada mocno, bo 5846 4,6%, Intercast czy Autopartner 2,76%. I na deserek zostaje SVIC 80, a tutaj Sanex odbija mocno, bo ponad 19%, ABPL 5,29% czy Nevac 5%. Najmocniej za to cofa w SVIC 80, zobaczmy kto. Rafako 4%, Instal Kraków 4%, czy Molecure 3,73%. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszej sesji na GPW. Daj znać, co ciekawego zaobserwowałeś dzisiaj na rynku, czego się spodziewasz, bo przypominam, że bardzo istotne dane będą publikowane również w tym tygodniu. Tak więc na pewno warto zachować czujność. A ja pozdrawiam serdecznie, tradycyjnie, trzymam kciuki za wyniki. Hej.